Nie wiemy co mówić. Witamy, dziękujemy. Gratulujemy. Jesteście świetni. Dziękujemy. Dziękujemy za przybycie. Brawo! Brawo! Sebastian, jeszcze jedna rzecz. Gratulacje, gratulujemy wyniku. Bardzo proszę, dla ciebie. Brawo! Sebastian, uśmiechnięty jesteś. No, znaczy właśnie się śmiali na tym, na łódce, że tak dobrze wyglądam, że nikt mi nie uwierzy, że przepłynąłem. Ale nie, znaczy ogólnie było bardzo ciężko, teraz już doszedłem do siebie. 28 godzin walki, dokładnie 28 godzin z mojej 30 minut. No, ostatnie kilometry były najgorsze, bo już nie dość, że zahaczyłem o drugą noc i płynąłem kolejne 3 godziny po ciemku. Co mogę powiedzieć, że był duży kryzys na 40 kilometrze, kiedy już w pierwszej nocy jak płynąłem, to po prostu mój błędnik już szwankował i żołądek nie pracował. I już wtedy się bałem, że może być powtórka z zeszłego roku, po prostu, że zaczną się wymioty, a wtedy wiem, że jestem w stanie pociągnąć, jak już wymiotuję, około 3 godzin, więc tego się najbardziej obawiałem. Jednak troszeczkę zmieniliśmy system żywieniowy i to mi bardzo pomogło. Takim kluczem to była właśnie już miętowa herbata i po prostu mięso wołowe. Jak zjadłem, to nagle odżyłem i rzeczywiście było bardzo dobrze później. O czym myślałeś? Oj, to, no o wszystkim myślałem tak naprawdę po drodze. Przede wszystkim plan był taki, że podzieliłem sobie te 100 km na takie znaczące dla mnie wyścigi w mojej przeszłości. Dosłownie od 5 do 10 km przez 20 nawet, tak? Kanał La Manche. Jakieś takie po prostu coś, co dla mnie znaczyło. No i dopiero później można powiedzieć, że w drugiej połowie zacząłem płynąć 100 km, bo chciałem w jakiś sposób oszukać swoją głowę, bo też wiem, że jakbym miał stanąć na starcie i płynąć tak jakby całe 100 km w moim umyśle, nie wiem czy każdy mnie rozumie, to po prostu byłoby to no już jakby niemożliwe. Po prostu nie da się nastawić na aż tyle godzin płynięcia.
Sebastian, a podobno kryzys miałeś tak 5 km przed brzegiem Borholmu. Też był kryzys właśnie 5 km przed, ale to bardziej dlatego, że po prostu tam troszkę błędne informacje dostałem, ile mam do końca, tak? Bo załóżmy się nastawiałem, że mam 2 km, a później się okazywało, że jeszcze 2, jeszcze i tak dalej. Oszukiwali pana? Znaczy może nie, że oszukiwali, też nieświadomie to robili, ale to naprawdę mnie to dużo kosztowało psychicznie, bo ja wolałbym od razu wiedzieć, że mam na przykład 10 czy 12 do końca, nastawiam się na konkretny czas jeszcze pływania, a tutaj było takie ciągłe zwodzenie, ale ostatecznie i tak cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę to była bardzo ciężka praca. Przez ostatnie 2 lata tyle co treningów zrobiłem, tysiące kilometrów przepłynąłem, więc to jest tylko uwieńczenie teraz właśnie tych moich wysiłków. Był taki moment, że chciałeś wyjść? Czy światło pomogło? Znaczy właśnie nie pomogło, bo nie widziałem brzegu w ogóle. W sensie widziałem, że to światełko jest... Znaczy w sumie nie byłem w stanie ocenić odległości w ogóle przez to, więc no wiadomo, że lepiej byłoby, gdybym kończył, jakby było widno, ale no tak się ostatecznie skończyło. Cieszę się, że wytrzymałem przede wszystkim. A czy chciałem wyjść, tak? Czy chciałem wyjść? Chciałem wyjść właśnie na tym, zastanawiałem się nad tym, jak miałem 40 km, to wtedy już po prostu wszystko mnie bolało. Ten żołądek mi nie pracował, no i bardzo źle się czułem już wtedy, ale jak już zmieniłem ten system żywienia, to nagle moce mi wróciły. Też psychicznie starałem się myśleć o jakichś pozytywnych rzeczach. Też właśnie wtedy najbardziej myślałem o Jaśku i o Magdzie, których wspieram po drodze podczas tego przepłynięcia, bo też wiem, że bardzo im pomagam, że im dłużej płynę, tym bardziej im pomagam. I to też dla mnie było takie, że tak powiem, nawet wyzwanie trochę drużynowe i to naprawdę mi bardzo mocno pomogło psychicznie, że jakby czułem, że nie jestem z tym sam. Widziałam otarcia na karku, to ta pianka. Tak, to jest pianka, znaczy ogólnie całe plecy mam obtarte, to chyba był też duży problem już po wyjściu. Też dłonie moje teraz już dobrze wyglądają, ale wyglądały fatalnie, tak jak zresztą po biciu rekordu na basenie. Ale to chyba obtarcia, najgorszy problem, już w ogóle tak jakby każdy ruch sprawia mi ból już pod koniec, więc nawet nie pod koniec, tylko już w drugiej części trasy już, po prostu już głową tylko płynąłem, ale cieszę się, że się udało. Po dopłynięciu od razu usnąłeś, poszedłeś spać, nie wiem, jak się regenerowałeś? Po dopłynięciu, tak, wyszedłem na łódź, dostałem kroplówki, koktajle odżywcze i naprawdę to mi pomogło i od razu poszedłem spać. A jak długo spałeś? Na początku z 2 godziny, a później miałem już do rana z 8 kolejnych, więc... Jak od strony technicznej wyglądało przyjmowanie posiłków? Co ile one były podawane? Podawane posiłki były co 45 minut. Na początku korzystaliśmy z takiego koła, ale ostatecznie to nie sprawdziło się zbyt dobrze. Później normalnie już tak jak standardowo, czyli na takim wyciągniku, na tyczce miałem właśnie podawane wszystkie posiłki. Czy po tym wyczynie to jest taki moment, że już udało się wszystko osiągnąć, czy będą jakieś kolejne cele? Muszę nad tym się zastanowić, bo teraz na pewno chcę odpocząć, bo wszyscy wiecie, że to się bardzo przeciągało. Tutaj jesteśmy z 7 tygodni już, tylko kursujemy z Kołobrzegu do Warszawy, czy tam właśnie do Łuski, w różnych miejscach byłem i trenowałem. I to się bardzo przeciągało, więc teraz chciałbym na pewno odpocząć, ale też już wiem, że za tydzień muszę wracać do pracy, bo akurat sezon też rozpoczynamy u nas i w Akademii Pływania. Panie Sebastianie, wyszedł pan na brzeg, poczuł pan ziemię pod